Otwórzmy ponownie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i tym razem przeczytajmy wiersz 32, właściwie drugą część tego 32 wiersza. Apostoł Paweł mówi, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Właśnie zjedliśmy, napiliśmy się, nie dlatego, że jutro pomrzemy, albo dlatego, że umarli nie bywają wzbudzeni. Jedzenie i picie jest czymś koniecznym. Musimy jeść, musimy pić, żeby żyć. Jeżeli nie ma wody, nie ma czym nawodnić nasz organizm, długo nie pożyjemy. Więc kiedy apostoł Paweł tutaj w kontekście rozważania pytań, czy nawet podważania przez niektórych kwestii zmartwychwstania, mówi o jedzeniu i piciu, nie ma na myśli żarłoków i pijaków w takim negatywnym sensie. Kiedy Paweł mówi, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, mówi o tym, róbmy to, co jest konieczne do życia, prowadźmy normalne życie, tak? Jedzenie i picie jest częścią zwykłego, normalnego życia, codziennych czynności, które człowiek musi wykonywać. Natomiast w tym kontekście tutaj to stwierdzenie jedzmy i pijmy oznacza, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to możemy śmiało prowadzić normalne życie bez szczególnych poświęceń i znoszenia cierpień, które są udziałem wszystkich wiernych naśladowców Pana Jezusa. Gdyby Saul z Tarsu nie stał się chrześcijaninem i gdyby nie oczekiwał zmartwychwstania, prowadziłby spokojne, wygodne życie szanowanego faryzeusza. Gdyby nie oczekiwał wiecznej nagrody przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, wierzących Jezusowi, nie spędziłby lat swojego cennego życia w więzieniach, nie pracowałby tak ciężko, nie znosiłby chłost i kamienowania, nie żyłby w niebezpieczeństwach od zbójców, pogan, między fałszywymi braćmi, niebezpieczeństw na rzekach, nie żyłby w trudzie i znoju, w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, w postach, w zimie i w nagości, o czym czytaliśmy wcześniej w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, gdzie mówi o tym, że to jest jego życie. Zamiast tego, gdyby nie było zmartwychwstania, żyłby sobie wygodnym, przyjemnym życiem, korzystałby z życia. Poza tym posiadał rzymskie obywatelstwo, więc był szczególnie uprzywilejowanym Żydem. A więc apostołowi chodzi o to, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to możemy wieść normalne, łatwe, wygodne życie, pełne zwyczajnych ludzkich rozkoszy, bez niepokojących myśli o piekle, o grzechu, o świętości czy o Bogu w ogóle. To, co powinno nas głęboko zastanowić, to fakt, że wielu chrześcijan dąży właśnie do takiego beztroskiego życia, które nazywa chrześcijaństwem. Jedzmy i pijmy. Wykonujmy nasze zwyczajne, codzienne czynności. Nie narażajmy się za bardzo. Nie ponośmy jakichś szczególnych wyzwań. Nie poświęcajmy naszego życia jakiejś ciężkiej pracy dla Boga, żeby pozyskiwać ludzi tego świata, budować braci, siostry. Tak
Bo nie przesadzajmy, żyjmy sobie tak spokojnie, nie nadwyrężając się, nie przemęczając się. Jak nam po drodze, no to owszem, zrobimy coś dobrego, ale no nie bądźmy zbyt gorliwi, nie bądźmy zbyt zaangażowani w to czy tamto, bo to będzie nas za dużo kosztowało, a poza tym kto to doceni. Więc jeśli nie mamy przed sobą tej perspektywy zmartwychwstania i wiecznej nagrody, możemy tak żyć, możemy sobie tak właśnie lekko żyć. Natomiast jeśli naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie, jeśli naprawdę wierzymy, że Jezus jest godzien tego, by panował w naszym życiu, nasze życie powinno odzwierciedlać naszą wiarę. Kiedyś pewien ewangelista w więzieniu głosił takiemu zatwardziałemu bandycie Ewangelię. Głosił mu potrzebę wiary i nawrócenia. I ten bandyta powiedział do niego tak. Wiesz co? Ja nie sądzę, że ty wierzysz w to, co ty mówisz. On mówi, dlaczego? Mówi, gdybym ja tak naprawdę wierzył w to, co ty mówisz, to mówi, ja bym po szkle rozbitym na kolanach chodził i ratował wszystkich ludzi. Gdybym naprawdę wierzył w to, co mówisz, mówi, nie szczędziłbym niczego, żeby uratować ludzi. Ale nie widzę chrześcijan, którzy by za bardzo się poświęcali. Nie widzę chrześcijan, którzy by byli gotowi ponieść jakieś cierpienie, żeby ratować innych. Oczywiście wiemy, że tacy chrześcijanie są. To nie jest tak, że ich nie ma. Jest ich niewielu. Zresztą Pan Jezus o tym też mówił, że jest szeroka droga i wielu tych, którzy nią idą, niewielu tych, którzy wybierają tą wąską drogę. Ale zastanawiające jest to, jak wielu właśnie chrześcijan żyjących w zachodnich, demokratycznych krajach wyobraża sobie chrześcijańskie życie jako życie normalne. Życie no, takie, jakie wiodą ludzie tego świata, tylko bardziej moralne, tylko no właśnie może nie tak grzeszne. Natomiast nie ma, myślę, w powszechnym naszym myśleniu takiego właśnie założenia, że to będzie nas naprawdę wiele kosztować. Że będziemy musieli wiele ucisków znosić. Że będziemy się zmagali z trudnymi życiowymi problemami. Może niektórzy z nas na początku naszej drogi wiary doświadczyli w jakiejś mierze odrzucenia od swojej rodziny, od przyjaciół, współpracowników. Zależy, w jakim okresie życia się nawróciliśmy i z kim się kumplowaliśmy i gdzie byliśmy. I na ile nasza rodzina jest religijna w takim czy w innym kierunku. Ale myślę, że niektórzy się z tym zetknęli. Natomiast z czasem, kiedy już nasze życie jakoś tam się poukłada, kiedy no, czy oddzielimy się od tych naszych rodzin, czy oni nas od siebie odseparują, kiedy mamy już towarzystwo nowe, miłych braci i siostry, no to myślimy, jak tutaj dobrze, miło przeżyć to nasze życie doczesne na tej ziemi, żeby za dużo tutaj się nie namęczyć, za dużą cenę nie zapłacić naszego uczniostwa, no i w końcu stanąć przed Panem chwały i usłyszeć: sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana. Jednak tak jak powiedzieliśmy wcześniej, aby zbawcze cele Pana Jezusa Chrystusa były realizowane, chrześcijanie muszą być gotowi i wręcz chętni, by rezygnować ze zwykłych wygód życia, podejmować ryzyko związane z udawaniem się do trudnych miejsc, do trudnych ludzi, być gotowymi znosić cierpienie związane z głoszeniem Ewangelii grzesznikom. I wokół nas, jak dobrze wiemy, płynie strumień zagłady, który unosi niezliczone tłumy ludzi do wieczności pozbawionej radości i jakiejkolwiek nadziei. Tutaj na ziemi zawsze jest jakaś nadzieja. Ale ci wszyscy, którzy znajdą się w piekle, znajdą się w miejscu, gdzie nie ma żadnej nadziei. Żadnej.
Nie ma tam już nadziei, że za 100 lat, za 1000 lat, za 1000000 lat coś się zmieni. Tam się nic nie zmieni. Tam jest wieczny żal, wieczny płacz, wieczne zgrzytanie zębów. Więc musimy być tego świadomi, że większość ludzi jest unoszony tym strumieniem zagłady. I ci ludzie, wielu z nich żyje w totalnej nieświadomości swojego tragicznego losu. Wydaje im się, że dobrze się bawią. Siedzą po pubach do późnej nocy i gadają o bzdurach, o głupotach. Niektórzy chodzą na dyskoteki, inni oddają się jakimś nałogom, szukając w nich jakichś doznań, przeżyć. Inni znowu wchodzą w jakieś właśnie dziwne wierzenia, praktyki spirytystyczne, duchowe, przeróżne rzeczy. A niektórzy po prostu pracują, narzekają, biadolą i wegetują. Jak będziemy w stanie stanąć przed naszym Panem w wieczności, jeśli nasze życie jest skoncentrowane na nas samych? Jeśli nasze życie tak naprawdę upływa w pewnego rodzaju obojętności na los tych wokół nas, którzy giną. Apostoł Paweł w pewnym momencie mówi: nie byłem winien niczyjej krwi, bo wiernie zwiastowałem wam całą prawdę Boga. I to też, myślę, powinno być wyzwanie dla nas, aby nie być winnym niczyjej krwi. To nie znaczy, że teraz mamy do wszystkich bez wyjątku podchodzić i wszystkich ewangelizować i każdego jednego ratować. Natomiast jeśli nasze życie upływa bez ratowania ludzi, jeśli, wiecie, mija miesiąc, rok, a my nikomu nie powiedzieliśmy o zbawieniu w Jezusie, z nikim nie podzieliliśmy się tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, jeśli całe nasze chrześcijaństwo skupia się na nas i na naszym błogosławieństwie, na naszym zbawieniu i tak naprawdę nie mamy czasu dla ginących wokół nas, to czy naprawdę możemy mówić o sobie, że jesteśmy naśladowcą Jezusa? Czy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby żyć dla siebie? Czy przyszedł, aby Mu służono? Wielu ludzi przychodzi do kościoła z pytaniem: co macie mi do zaoferowania? Co to jest za postawa? Czy to jest postawa odrodzonych ludzi, którzy patrzą na kościoły i wybierają sobie ten, który ma im najwięcej do zaoferowania? Czy raczej nie powinniśmy myśleć, jak my możemy służyć? Jak my możemy być zbudowaniem dla innych? W jaki sposób możemy szukać dróg, żeby dotrzeć do zgubionych tego świata? I czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę, która temu towarzyszy? Bo służba zawsze kosztuje. I tak naprawdę nie ma prawdziwej służby Bogu i bliźniemu bez ponoszenia ofiar, która się z tym wiąże. Boży ludzie nawet sobie nie wyobrażają, żeby składać Bogu ofiary, które ich nic nie kosztują. Pamiętacie króla Dawida, który widział ginący lud, plagę, która była spowodowana jego nieposłuszeństwem. I chciał złożyć Bogu ofiarę. I przyszedł do człowieka i mówi: słuchaj, sprzedaj mi to pole, zwierzęta, ja złożę ofiarę. A tamten mówi: królu, bierz, wszystko tobie daję. A ten mówi: nie, ja nic nie przyjmę od ciebie za darmo. Ja chcę ci zapłacić właściwą cenę, bo nie sobie nie wyobrażam, żebym miał składać Bogu ofiary, które mi nic nie kosztują. A niestety obawiam się, że wielu chrześcijan dzisiaj tylko takie ofiary składa, które ich albo nic nie kosztują, albo prawie nic ich nie kosztują. Najtańsze ofiary. Minimum. Wielu chrześcijan pyta się, jak blisko mogę podejść do krawędzi, aby nie zginąć. Jak blisko mogę podejść do krawędzi, żeby nie utracić zbawienia. Co to w ogóle jest za myślenie? Co to w ogóle za koncepcja życia chrześcijańskiego i służby Bogu? Jak najmniejszą ofiarę mogę złożyć, żeby Bóg ją zaakceptował? Czy myślimy, że Bóg jest w ogóle zainteresowany takimi ofiarami, takim życiem?
Czy Bóg nie jest godzien tego, żebyśmy dali Mu to, co najlepsze? Jeśli nie jest tego godzien, to dajmy sobie z Nim spokój. Jeśli On jest Bogiem, który zadowala się jakimiś ochłapami, jeśli jest Bogiem, któremu wszystko jedno, co my Mu złożymy, i On się cieszy ze wszystkiego, to chyba nie znamy tego Boga. Tak jak mówiliśmy wcześniej i tak jak wiecie dobrze, Słowo Boże mówi, Bóg chce wszystkiego. Czytamy, że zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. To znaczy naszego Ducha. Bóg chce nas w całości dla siebie, w całości. I to czytamy, że zazdrośnie. Czyli jeżeli oddajemy tego Ducha komuś innemu, jeżeli gdzieś ten nasz Duch czci cokolwiek innego, szuka czegoś innego, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie w takim sensie, jak człowiek jest zazdrosny, że chciałby mieć coś, co do niego nie należy. Nie, to należy do Boga, to jest Jego własność. Czytamy, że On dał nam, dał temu Duchowi w nas mieszkanie. On dał nam życie, On tchnął w nas życie i to życie do Niego należy. Prawowicie Jemu się należy. I w każdym innym przypadku, jeśli ono nie jest Jego, jesteśmy jak wszetecznica, która zdradza swojego męża. Jesteśmy Mu niewierni. I dlatego Bóg jest zazdrosny, bo nas kocha żarliwą miłością i dlatego chce mieć nas tylko dla siebie. Tak jak każdy mąż chce mieć żonę tylko dla siebie. Nie chce jej dzielić z innymi mężami. Tak jak żona chce mieć męża tylko dla siebie. Nie chce, żeby on z jakimiś innymi kobietami był. I to jest prawdziwa miłość, tak? Jeżeli żonie nie zależy, a niech on se śpi z tą, z tamtą, o wamtą i przyjdzie raz na jakiś czas do mnie, to ona go nie kocha. Ona sama jest pokręcona. Więc Bóg nie jest pokręcony. Bóg nie jest zazdrosny w złym sensie. Bóg jest zazdrosny dlatego, że nas kocha taką miłością, że dał swojego Syna za nas. Samego siebie wydał za nas. Tak nas kocha. I dlatego ma prawo do nas, do wszystkiego w naszym życiu. Więc my, jeśli chcemy Go kochać, to możemy Go kochać tylko taką samą miłością, w której On jest wszystkim dla nas. I w każdej jednej sprawie On ma swój udział w naszym życiu. We wszystkim szukamy Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, i Jego chwały. Tego, żeby On był uwielbiony w naszym życiu. Jeśli cierpienie jest tego częścią, to jesteśmy na to gotowi. To przyjmujemy to jako część naszej służby dla Niego i jesteśmy gotowi radować się w naszych cierpieniach. Jesteśmy gotowi dziękować Mu za cierpienie w naszym życiu. Czy to jest jakoś nam w ogóle zrozumiałe, jest nam jakoś w ogóle bliskie? Czy to, co ja mówię, to jakiś kosmos? Czy pamiętacie te słowa Pana Jezusa, kiedy mówi: radujcie się i weselcie, gdy na was będą źle mówić, gdy was będą wydawać, gdy was będą bić, prześladować. Jezus mówi: radujcie się i weselcie. Dlaczego? Dlatego, że wasza zapłata jest wielka w niebie. Nie dlatego, że to jest przyjemne, nie dlatego, że wam to sprawia, nie dlatego, że jesteście masochistami, którzy lubią, gdy ich kopią, biją i zadają im ból. Nie! Dlatego, że wiecie, iż wielka jest wasza zapłata. Dlatego, że wasze oczy nie są zwrócone na te rzeczy przyziemne, zmysłowe, doczesne. Oczywiście są zwrócone w takiej mierze, w jakiej wszystkich ludzi są, póki tu żyjemy. Ale mamy duchowy wzrok, który jest zwrócony na naszą zapłatę w niebie. To jest chrześcijaństwo, którego nasz Pan nauczał, do którego wzywał. To jest coś, co On sam zaprezentował. To nie jest tylko coś, że On tam z nieba przez megafon powiedział nam, jak mamy żyć, ale On przyszedł, stał się jednym z nas i wiemy, że stał się sługą wszystkich. Uniżył się i ciągle się uniżał. Ciągle uczniowie Go nie rozumieli. Faryzeusze Mu się sprzeciwiali. Wielu ludzi, czytamy, ileż to zniósł od grzeszników przeciwności. Dlaczego? Żeby zbawić ludzi, żeby ratować ludzi, żeby nie w tym strumieniu zagłady nie trafili do miejsca, w którym nie ma nadziei, w którym jest tylko płacz i zgrzytanie zębów. I mówi do ciebie i do mnie, pójdź za mną, pójdź za mną. Nie bój się cierpienia,
Nie bój się prześladowań, nie bój się tych ludzi, tego świata. Chociaż są jak wilki, a ty jesteś owcą, ale nie bój się. Mówi, ja zwyciężyłem świat, ufaj mi. Głoś Ewangelię w czas dogodny i niedogodny. Z tymi, którzy chcą słuchać i z tymi, którzy nie chcą. Nie wstydź się. Paweł mówi do Tymoteusza, nie wstydź się Ewangelii. Cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Iluż to chrześcijan marnuje swój czas? Iluż to chrześcijan każdego dnia marnuje swój czas? Oczywiście nikt z nas, którzy pracujemy, jesteśmy jeszcze w takim wieku, że mamy pracę zawodową, mamy obowiązki takie, rodzinne, inne. To oczywiście jest część, którą musimy robić, też możemy ją robić dla chwały Boga. Również w tym możemy Go wielbić i składać świadectwo. Ale co robimy z naszym wolnym czasem? To jest coś, na co każdy z nas ma wpływ. To my decydujemy, co robimy w naszym wolnym czasie, kiedy nas nikt nie widzi. Czy szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Czy robimy to, co jest budujące? To, co może pomóc innym poznać Chrystusa? Czy tak jak ten świat, szukamy pustej, płytkiej, taniej rozrywki? Czy poświęcamy się modlitwie za niezbawionych? Czy wołamy do Boga o naszych braci i siostry, którzy niosą Ewangelię na krańce ziemi, za tych, którzy cierpią z powodu Ewangelii? Czy jesteśmy gotowi podzielić się naszymi dobrami z tymi, którzy cierpią głód, prześladowania? Czy to jest nasza radość? Czy to jest coś, co jest naszym ciężkim, mozolnym obowiązkiem, który w najmniejszym, minimalnym stopniu chcemy tylko spełnić, żeby nikt się do nas nie czepiał i żeby Pan Bóg też nie miał do nas pretensji? Czy jesteśmy ochotnymi dawcami, radosnymi dawcami tego, co możemy dać, żeby usłużyć, żeby pomóc? Czy znajdujemy większą radość w dawaniu, czy w braniu? Pan Jezus twierdzi, że większą radością, większym błogosławieństwem jest dawać, aniżeli brać. Czy my też tak twierdzimy? Czy my też to przeżywamy, czy jeszcze tego nie przeżywamy? Chcielibyśmy, ale ciężko nam dać, a łatwo nam wziąć i cieszymy się bardziej z brania niż z dawania. Jeśli tak jest, prośmy Pana, by zmieniał nasze serca, by oczyszczał nas z egoizmu, by uczył nas radować się w tym, co Jego radowało. On, zobaczcie, zamiast doznać należytej Mu radości, czytamy w liście do Hebrajczyków, wycierpiał krzyż. Dlaczego? Dlatego, że patrzył poza krzyż, na tych, którzy będą zbawieni. I to Mu dawało taką radość, że był gotów ponieść tak wielkie sprzeciwy, tak znieść tak wielkie cierpienie, gdyż wiedział, że Jego nagrodą są ci, którzy w Niego uwierzą. Ci, którzy oddadzą Mu swoje życie i zostaną uratowani z tego strumienia zagłady. Dlatego był gotów znieść to wszystko i tak żyć, i tak cierpieć. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 16 wierszu mówi, że mamy świecić w tym świecie. Ten świat jest pełen ciemności, a my mamy w nim świecić. W jaki sposób mamy świecić? Czyniąc dobrze. Jezus mówi, tak, niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Pan Jezus nie mówi nam tutaj o tym, że mamy naszą pobożność, że mamy z naszą pobożnością obnosić się przed ludźmi. Wiemy, że w innym miejscu nas przestrzega przed takim myśleniem i takim postępowaniem, żebyśmy teraz publicznie się jakoś obnosili z naszą pobożnością, modlitwą, postem, jałmużną czy czymś takim. Nie, Jezus mówi, to róbcie w taki sposób, żeby nikt nie widział. Ale nie da się, Jezus mówi, ukryć światła pod korcem. Nie da się go ukryć. Miasta, które jest na górze, mówi. Więc jeżeli my żyjemy sprawiedliwym życiem, jeżeli my postępujemy zgodnie z Bożymi wymogami, to jaśniejemy w tym światłem. I Jezus mówi, tak macie to robić,
nie to, żeby, mówię, zabiegać o to, żeby to wszyscy zobaczyli, jak nikt nie widzi, to byle jak, ale jak widzą, to wtedy się do przykładamy. Nie. Jezus mówi, żebyśmy żyli takim życiem, tak sprawiedliwym, tak świętym, tak oddanym, tak poświęconym Mu, żeby ludzie patrząc na nas dochodzili do chwalenia Boga, więc mówili, ten Bóg, w którego oni wierzą, któremu oni służą, jest dobrym Bogiem. Ja też chcę tego Boga. Ja chcę Go poznać, ja chcę Go wielbić. On jest Bogiem godnym chwały. Więc nasze życie ma prowadzić ludzi do uwielbienia Boga. W jaki sposób mogą uwielbić Boga? Wierząc w Niego, ufając Mu, oddając Mu siebie, służąc Mu. A więc przez nasze świadectwo i życie nasze inni ludzie mogą poznać Boga. Ale to wiąże się często z cierpieniem. To nie jest wolno od cierpienia. Pewnie wielu z Was zna nazwisko Richarda Wurbranda, rumuńskiego pastora, który wiele wycierpiał dla Ewangelii. Był najmłodszym z czterech synów żydowskiej rodziny mieszkającej w Bukareszcie, w Rumunii. Urodził się w 1909 roku. I w wieku kilkunastu lat, kiedy jeszcze był młodzieńcem, nastolatkiem, zainteresował się komunizmem. I po odbyciu cyklu takich nielegalnych spotkań organizowanych przez wtedy jeszcze tajną komunistyczną partię Rumunii, został wysłany do Moskwy, aby tam studiować marksizm. I w czasie jego pobytu w Związku Radzieckim w ciągu jednego roku, bo tam przebywał tylko rok, potem potajemnie powrócił do Rumunii. I był ścigany przez tajną policję, w końcu został aresztowany i osadzony w więzieniu. Siedział w więzieniu i cierpiał tam za swoją wiarę w komunizm. Po wyjściu z więzienia Wurbrand postanowił wyrzec się komunizmu. Uznał, że nie warto jednak cierpieć za komunizm. Wyrzekł się swoich politycznych ideałów, ale nadal nie wierzył w istnienie Boga. W swojej biografii napisał: byłem przekonany, że nie ma żadnego Boga. A zarazem było mi smutno, że Bóg miłości nie istnieje. Pewnego dnia, będąc nadal gorliwym ateistą, pomodliłem się do Boga, w którego nie wierzyłem. Moja modlitwa, mówi, napisał, wyglądała mniej więcej tak. Boże, jestem pewien, że nie istniejesz. To są dylematy ateistów. Boże, jestem pewien, że nie istniejesz, ale jeśli przypadkiem istniejesz, co kwestionuję, to nie jest moim obowiązkiem wierzyć w Ciebie. Natomiast Twoim obowiązkiem jest objawić mi samego siebie. Mówi, byłem ateistą, ale ateizm nie dawał mi spokoju. Nie miałem pokoju w moim sercu. I w tym okresie moich wewnętrznych zmagań pewien stary stolarz, mieszkający we wsi położonej wysoko w górach w Rumunii, tak się modlił. Mój Boże, służyłem Tobie na ziemi i chciałbym mieć nagrodę na ziemi, tak jak i w niebie. Moją nagrodą mogłoby być to, żebym nie umarł, zanim nie przyprowadzę jakiegoś Żyda do Chrystusa. A to dlatego, że Jezus był Żydem. Jestem stary, schorowany, nie mogę chodzić i szukać Żydów. A w mojej wsi nie ma żadnego Żyda. Proszę, przyprowadź Żyda do mojej wsi. A ja zrobię wszystko, aby przyprowadzić go do Chrystusa. I Wurbrand mówi, coś nieodpartego ciągnęło mnie do tej wsi. Właściwie, mówi, nie miałem żadnego powodu, żeby tam się udać. W Rumunii jest 12 tysięcy wsi, a ja pojechałem właśnie do tej. Ów stolarz, wiedząc, że jestem Żydem, zabiegał o mnie tak, jak nikt nigdy nie zabiegał o żadną piękną dziewczynę. Widział we mnie odpowiedź na swoją modlitwę. Szybko dał mi do czytania Biblię. Wcześniej, mówi, wielokrotnie czytałem Biblię, ale czyniłem to z racji tylko mojego zainteresowania kulturą.
Jednakże Biblia, którą on mi dał, była zupełnie innego rodzaju. Jak powiedział mi jakiś czas później, wraz z żoną godzinami modlili się o moje nawrócenie i o nawrócenie mojej żony. Biblia, którą mi podarował, była napisana nie tyle słowami, co płomieniami miłości rozpalonymi przez jego modlitwy. Ledwo byłem w stanie ją czytać. Mogłem tylko płakać nad nią, porównując swoje złe życie z życiem Jezusa, swoją nieczystość z Jego sprawiedliwością, swoją nienawiść z Jego miłością. Jezus zaś przyjął mnie jako jednego ze swoich. Wkrótce potem nawróciła się moja żona i zaczęła przyprowadzać inne dusze do Chrystusa. Z kolei te inne dusze przyprowadzały wciąż więcej nowych dusz. I w taki sposób właśnie powstał w Rumunii nowy zbór. Kiedy w 1944 roku Związek Radziecki zajął Rumunię, aby następnie zaprowadzić w niej komunistyczny reżim, Wurbrand zaangażował się w aktywną ewangelizację rumuńskich i rosyjskich żołnierzy. Chodzili i rozdawali im Nowe Testamenty, proponowali modlitwę o nich i opowiadali im o nadziei życia wiecznego w Jezusie. Gdy komunistyczny rząd przejął kontrolę w wielu kościołach, Wurbrand publicznie na wielkim takim zgromadzeniu komunistycznym i przywódców kościelnych wyraził publicznie swój sprzeciw przeciwko kontroli komunizmu w kościele i następnie organizował tajne spotkania podziemnego kościoła. 29 lutego 1948, gdy udawał się na nabożeństwo, został brutalnie napadnięty na ulicy i aresztowany. Przez następnych 14 lat przebywał w komunistycznych więzieniach. W tym przez 3 lata był zamknięty w podziemnej celi, samotnie. W tym czasie nie miał, w tych 3 latach nie miał kontaktu z nikim, oprócz swoich strażników i oprawców, którzy się nad nim znęcali. Możecie poznać szczegóły jego cierpienia, czytając książkę Torturowani z powodu Chrystusa albo oglądać niedawno nakręcony film pod podobnym tytułem. W języku polskim jest też dostępny. Po swoim uwolnieniu i opuszczeniu Rumunii Wurbrand zaangażował się w rozpowszechnianie informacji o prześladowaniach chrześcijan w krajach komunistycznych. W kwietniu 1967 roku Wurbrand założył stowarzyszenie Jezus do świata komunistycznego, które później zostało nazwane Głosem Męczenników, albo w naszym kraju, w Polsce, Głos Prześladowanych Chrześcijan. Życie tego naprawdę prostego człowieka, prostego pastora jest potężnym świadectwem łaskawego, cudownego działania Boga w życiu wierzącego człowieka w obliczu niewymownego cierpienia. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i przeczytajmy wiersze od 6 do 8. Pierwszy Tesaloniczan 1, 6 do 8. Apostoł Paweł mówi do Tesaloniczan, którzy uwierzyli w Jezusa w pośród wielkich prześladowań i sprzeciwów ze strony pogan, wśród których Tesaloniczanie żyli. Mówi tak: a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Jeśli spojrzycie na mapę Grecji, to mamy na północy Macedonię, a na południu Achaję, czyli Grecja była podzielona na takie 2 regiony. I Paweł dalej do nich pisze: od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, bo tam Tesalonika znajdowała się właśnie na północy w Macedonii. Mówi: słowo nie tylko się rozeszło do Macedonii i Achaii, ale też wasza wiara w Boga
rozkrzewiła się na każdym miejscu. Ci ludzie, w innym miejscu Paweł pisze, że wpośród wielkiego ubóstwa. Naprawdę to byli wierzący, którzy stracili majątki z powodu wiary w Chrystusa i znaleźli się w skrajnym ubóstwie i oni z tego swojego skrajnego ubóstwa koniecznie chcieli mieć udział w służbie apostoła Pawła. I czytamy, że uprosili go, wręcz błagali go, żeby przyjął od nich dar na jego pracę misyjną. Paweł o tym mówi w liście do Koryntian, chcąc zawstydzić Koryntian, że oni, będąc w dobrej sytuacji materialnej, w dostatku, mieli problem, żeby zebrać ofiarę na ubogich w Jerozolimie. A mówi, Macedończycy wspierali mnie i, mówi, wspierali tych ubogich w Jerozolimie. Chcieli mieć udział w pomocy biednym Żydom w Jerozolimie i w Judei. Niesamowita postawa ludzi głęboko doświadczonych w ucisku, którzy z radością Ducha Świętego oddawali siebie Bogu. Zauważcie, mamy tutaj radość w ucisku. Jest ucisk, któremu towarzyszy radość w Duchu Świętym. Czytamy tutaj o cierpieniu, ale nie tylko o cierpieniu. To jest bardzo ważne. Kiedy mówimy o cierpieniu, to niektórzy mają wyobrażenie, wiecie, obwisłych twarzy i jakiegoś takiego wora i jakiegoś takiego smętnej miny. To wszystko jest takie przygnębiające. Bracie, nie mów o tym. Ja dosyć mam problemów bez Twojego jeszcze straszenia mi cierpieniem dla Jezusa. Ale kiedy Biblia mówi o cierpieniu dla Jezusa, zauważcie, że mówi o tym w kontekście radości. Mówi, że można cierpieć i się radować. To jest fenomen, którego ten świat nie zna. To jest właśnie świadectwo, które my musimy złożyć przed tym światem. Nie możemy cierpieć jak faryzeusze, którzy cierpieli poszcząc i posypywali głowy popiołem, żeby pokazać, jak oni cierpią, jak oni się poświęcają dla Pana Boga. Jezus mówi, jak ty pościsz, to weź nasmaruj twarz oliwą. Wtedy nie było, wiecie, kolon czy innych jakichś rzeczy, które my dzisiaj mamy. Pan Jezus mówi, ogol się, weź się, porządnie wyglądaj. Bądź radosny, jak pościsz. Nie bądź smętny, żeby cię żałowali, jak ty cierpisz dla Boga. Tylko bądź uśmiechnięty. I tak samo, gdy przychodzą doświadczenia do naszego życia, owszem, jest czas, by płakać. Biblia mówi o płaczu wierzących ludzi i jest miejsce na łzy, jak najbardziej. Nie wstydźmy się łez. I kiedy cierpimy, nie uśmiechajmy się głupio, ale kiedy trzeba, płaczmy. Ale jednocześnie nie zapominajmy, że to nasze cierpienie jest uczestnictwem w życiu Chrystusa. To cierpienie będzie wynagrodzone obficie przez naszego Pana. Miejmy nasz wzrok zwrócony na miejsce, z którego płynie nasza radość, na samego Pana i na wielką nagrodę, która czeka tych, którzy dzisiaj znoszą prześladowania, którzy dzisiaj ponoszą ofiary, którzy dzisiaj takie czy inne straty są w ich życiu. Widzimy, że to bolesne, a jednocześnie radosne doświadczenie Macedończyków stało się przykładem do naśladowania dla innych wierzących. Inni wierzący, kiedy o tym słyszeli, brali przykład z nich. Ci Macedończycy byli dla nich inspiracją. Kiedy widzisz brata, siostrę, którzy mają życiowe problemy, którzy naprawdę zmagają się, czy to z chorobą, czy to z problemami rodzinnymi, czy zawodowymi, czy jakimiś emocjonalnymi, czy innymi. I oni zamiast narzekać, zamiast biadolić, zamiast szemrać, dziękują Bogu, wielbią Boga. To jest niezwykle zachęcające, budujące, pokrzepiające, posilające. Nie jest tak? Jak się spotkamy z ludźmi, którzy, wiecie, nos na kwintę i marudzą i narzekają, to nam ręce opadają, to nam się nic nie chce.
To tak jak ci Izraelici, co chodzili po pustyni i ciągle szemrali i narzekali. I Pan Bóg musiał ich wszystkich tam wytracić na tej pustyni, bo oni się nie nadawali do Kanaanu. Tam do Kanaanu dopiero Jozue i Kaleb, którzy byli innego ducha, którzy owszem, znosili te wszystkie niedogodności, ale patrzyli na Boga i wiedzieli, że nasz Bóg w tym wszystkim jest z nami, nie zostawi nas, nie opuści. Ma swój plan, ma swój cel. Będziemy Mu ufać, będziemy Mu wierzyć, będziemy Mu posłuszni. I to jest postawa, której Bóg oczekuje od swoich dzieci, że będziemy Mu ufać we wszystkim, w pośród wszystkiego. Że nie poddamy się depresji, nie poddamy się jakiejś niewierze, jakiemuś narzekaniu, marudzeniu i biadoleniu. Owszem, te rzeczy przychodzą i czasami trzeba przed Bogiem wylać nasze serce, tak jak psalmiści to robią i mówią o tych wszystkich swoich cierpieniach i bólu i tak dalej, ale pozostawanie w tym miejscu, zatrzymywanie się na tym etapie, zarażanie innych takim duchem, nie. Nie. Potrzebujemy szukać tego miejsca ukojenia w naszym Panu. Tego miejsca pocieszenia, które On nam daje. Apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, na początku drugiego listu mówi: Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. I Paweł mówi, jak wielkie utrapienia go spotykają. Ale mówi, we w tych wszystkich utrapieniach doświadczamy pociechy. Po co mówi? Po to, abyśmy mogli innych pocieszać tą samą pociechą, którą my zostaliśmy pocieszeni. Paweł mówi, Bóg pociesza nas i my stajemy się pociechą dla innych, chociaż dalej cierpimy, chociaż dalej znosimy te rzeczy. Ale Bóg nas uzdalnia, żebyśmy pocieszali innych. To jest wielkie wyzwanie, bracia i siostry. Byśmy, mówiąc o cierpieniu, nie mówili o nim w jakimś charakterze smutku, ale mówili o cierpieniu, prawdziwym cierpieniu, prawdziwych ofiarach, prawdziwych doświadczeniach, w duchu nowości życia w Chrystusie. Pan Jezus wiele cierpiał, wiele wycierpiał. I był czas, kiedy ronił łzy. Był czas, kiedy płynął z Niego krwawy pot. Jednocześnie Jego cierpienie i śmierć były pełne ufnej radości, dziękczynienia, modlitwy, nawet za Jego prześladowcami. Jak wyjaśnić radość wierzących w godzinie doświadczenia? Pan Jezus mówi, błogosławieni jesteście. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 11-12 wiersz. Błogosławieni jesteście. I to słowo błogosławieni jest bardzo bliskie idei szczęśliwości. A więc Jezus mówi, szczęśliwi jesteście, gdy wam będą złorzeczyć, gdy was będą prześladować, gdy będą kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I to samo, podobne słowa znajdziecie w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale od 22 do 23 wiersza. Jezus mówi, błogosławieni będziecie, szczęśliwi będziecie, gdy ludzie was będą nienawidzić i gdy was będą oddzielać od siebie, wyłączać ze swoich wspólnot. Gdy was będą lżyć i gdy imieniem waszym będą pomiatać jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom, ich ojcowie. Jednym z ważnych powodów, dla których możemy radować się w cierpieniu, jest nasze usilne skupienie naszego umysłu na wielkości i wspaniałości nagrody, jaką otrzymamy przy zmartwychwstaniu. Niektórzy chrześcijanie tak prezentują naszą wiarę, mówią, nie, to tylko miłość powinna być motywacją wszelkiej naszej służby. Nie powinniśmy nawet myśleć o nagrodzie, nie powinniśmy myśleć o zapłacie, którą Bóg ma dla nas. Ale Bóg tak nie mówi.
Miłość do Boga wynika też z naszego zrozumienia, że On jest dobrym Bogiem, dobrym Panem, który wynagradza za wierną służbę. I wręcz Biblia nas wzywa, żebyśmy zwrócili nasze oczy na zapłatę. W tym nie ma nic, to nic nie ujmuje naszej miłości. Kiedy mąż kocha żonę, to nie kocha jej w oderwaniu od wszystkiego, co ona dla niego robi i co dla niego znaczy i w jaki sposób nagradza jego miłość. Wręcz przeciwnie. To jakby jest nierozerwalnie ze sobą związane. Kochamy nasze żony dlatego właśnie, że one takie są, że są godne naszej miłości, że to jak żyją, to jak się zachowują, to co robią, sprawia, że je kochamy. W jaki sposób zakochaliśmy się, w jaki sposób w ogóle zapragnęliśmy, no bo zobaczyliśmy coś w tej drugiej osobie, coś dobrego, coś szlachetnego, coś pięknego. Coś, co wzbudziło w naszych sercach miłość. Więc teraz nasza miłość do Boga nie jest miłością oderwaną od tego wszystkiego, kim Bóg jest i co Bóg robi, i co nam Bóg obiecuje, i co nam Bóg daje. To jest jedna całość. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 18 wierszu mówi tak: sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, i on nie mówi o banalnych sprawach, nie mówi o od czasu do czasu, że go tam coś strzyka i coś go boli, tylko widzieliśmy listę cierpień, która go dotykała. I on mówi, te wszystkie utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Albowiem, to drugi list do Koryntian, 4 rozdział i 17 wiersz, mówi, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Paweł mówi o swoich uciskach jako nieznacznych i chwilowych. Jak ja czytam te jego listy, to mi się ostatni włos na głowie jeży. A Paweł mówi, to nieznaczny i chwilowy ucisk. Mówi, nawet mówi, utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą. Zobaczcie, jaka perspektywa. Ten człowiek naprawdę miał oczy zwrócone na wieczność. I do czego wzywa wierzących? Mówi, bracia, i oczywiście myśli też o siostrach, mówi, myślcie nie o tym, co tu na ziemi. To nie znaczy, że teraz mam nie widzieć, że tu stolik, mogę iść prosto i nie myśleć, co na ziemi. Rozumiemy, że nie chodzi o jakiś absurd, że nie mam myśleć o dzieciach, które trzeba nakarmić, o pracy, to nie o to chodzi. Ale mówi, nie skupiajcie swojego myślenia, swojego wbudowania tego, czym jest życie, na tym, co jest tutaj i teraz. Mówi, bracia, myślcie o tym, co w górze. Myślcie tylko, mówi, o tych rzeczach niebiańskich, o tym, co w górze, przede wszystkim, nade wszystko. To jest to, o czym powinniśmy rozmyślać. O naszym Ojcu, o naszej Ojczyźnie, o naszej zapłacie, o nagrodzie, którą mamy za nasze dzisiaj tutaj cierpienie dla Niego i służbę Jemu i poświęcenie się. I nie poczytywać tego jako wielką ofiarę, którą ponosimy, ale raczej tak jak Paweł, uważać, że to nic w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Wiemy, że wszelki nasz ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobaczcie, jaki kontrast. Mówi, nieznaczny, chwilowy ucisk, obfitość wiekuistej chwały. Przeogromna, przeogromna, mówi, obfitość. Ha, to mi się podoba. To jest to ta właściwa perspektywa. Nie, przeogromne cierpienia, nieznośne. Ojej, to. I to, a tam, no, kiedyś jakieś tam ciasto w niebie zjem. Człowieku, toż to życie wieczne, podobieństwo do Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, życie wolne od jakichkolwiek aspektów smutku. Czytamy, że Bóg otrze wszelką łzę. Tam nie będzie już mozołu, nie będzie trudu, nie będzie cierpienia, nie będzie wstydu, nie będzie nic z tych wszystkich rzeczy, które nam ciągle tu towarzyszą. Wolność od tego wszystkiego, radość we wszystkim. Gdziekolwiek się weźmiemy, wszystko nam wyjdzie.
I Bóg będzie z tego zadowolony. I wszyscy wokół się będą cieszyć. I my się będziemy cieszyć całą wieczność. To jest życie. To jest perspektywa, którą musimy mieć w tym padole łez. Jeśli tylko jesteśmy jak zwierzęta, które patrzą ciągle w dół, nigdy nie podnoszą swojej głowy do góry, to jesteśmy godni pożałowania. My mamy podnosić nasze głowy do góry, gdzie nasza ojczyzna. Jezus mówi, jak przyjdą te wszystkie straszne rzeczy na ziemi, nie lękajcie się, mówi, nie bójcie się, ale co mówi? Podnieście wasze głowy, bo bliskie jest wasze zbawienie, zbliża się wasze zbawienie. Nadchodzi ten wielki dzień, ten czas, kiedy nasz Pan nas weźmie w swoje ramiona, kiedy wyzna nasze imiona przed aniołami, przed wszystkimi świętymi. Wyobrażacie sobie ten dzień? Kiedy już otrze wszelką łzę i nie będzie smutku, mozołu, cierpienia. Tutaj trzeba przez to przejść, ale co to jest? To jest nieznaczne, chwilowe, przejściowe. Choćby to miało trwać całe twoje życie. W perspektywie wieczności, milionów, miliardów lat, nieskończoność. To jest mniej niż kropla w morzu. To jest nic. Dlatego Paweł, jeśli mamy tą perspektywę wieczności, jeśli rozumiemy, że przed nami jest nieskończoność, to jest więcej niż miliardy lat. To jest po prostu nieskończono. Nie będzie końca. Jego królestwo nie będzie miało końca. I jeśli chcemy z Nim tam panować, jeśli chcemy tam mieć udział w Jego radości, a jest to radość, jakiej tutaj na ziemi tylko mamy maleńki przedsmak, jeśli chcemy mieć w tym udział, to dzisiaj z radością ponośmy wszelkie ciężary, wszelkie poświęcenia, wszelkie ofiary, wszelkie cierpienia, wiedząc, co nas czeka. Tam, mając nasz duchowy wzrok zwrócony, radując się każdego dnia, cokolwiek by się nie działo, jeśli moje imię jest zapisane w Księdze Życia, jeśli Jezus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem, mam zawsze powód do radości. Choćby nie wiadomo, co mnie złego spotkało tutaj na ziemi, bo to wszystko przeminie. To wszystko przeminie. To wszystko jest jak mgła, tak jak nasze życie. Czytamy, dzisiaj się pojawiamy jak kwiat. Kwitniemy na chwilę, a potem przychodzi wiatr, powieje na nas i już nas nie ma. Jutro nas tu nie będzie. Dzisiaj jeszcze tu jesteśmy. Ale nie wiemy, jak długo jeszcze nam przyjdzie tutaj na tym padole łez pozostać. Ale przed nami górny kraj. Przed nami życie wieczne, wieczna radość. Poza tym, radość w cierpieniu wynika również z wpływu cierpienia na nasz charakter i przemianę naszego wewnętrznego człowieka. A więc mamy też doczesne korzyści z cierpienia. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, 3 i 4 wierszu Paweł mówi: chlubimy się z ucisków. Innymi słowy, opowiadamy z radością, z entuzjazmem o wszelkich trudnościach, jakie nas spotykają, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje. Czy kiedyś modliliście się o cierpliwość w swoim życiu? Modliliście się o to, żeby być doświadczonymi i pełnymi nadziei? Modliliście się o uciski. Bo to w ten sposób się to rodzi. To się nie rodzi z przeczytania książki o cierpliwości. Ta książka może być pomocna, ja nie mówię, żeby nie. Ale ta prawdziwa cierpliwość rodzi się, kiedy znosimy uciski z łaską Bożą. I to kształtuje w nas cierpliwość, a w końcu doświadczenie i nadzieję. Więc kiedy modlimy się o zmianę naszego charakteru, chcemy mieć więcej cierpliwości, więcej miłości, więcej współczucia do innych, więcej ciepła w sercu, to modlimy się o cierpienie. Modlimy się o doświadczenia, bo tylko w ten sposób to może być w nas wykształtowane. Kolejny aspekt, króciutko już. Zobaczcie na tą postawę apostołów, gdy oni doświadczali cierpienia. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 41 wiersz. Zostali wychłostani, dlatego że głosili o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Głosili, że Jezus,
którego oni ukrzyżowali, zmartwychwstał i żyje. I oni go widzieli, na własne oczy go widzieli. I o tym opowiadali ludziom, że Jezus zmartwychwstał i żyje. I wzywali ludzi do wiary w tego Jezusa. I oni za to zostali pobici. Czytamy, że gdy oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, to co robili? Radowali się, cieszyli się. Dlaczego? Dlatego, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Wręcz poczytywali sobie to za godność. Nie poczytywali sobie tego za jakieś obdarcie ich z tego, co im się... Przecież myśmy służyli Tobie, Panie, należało nam się chyba coś dobrego, a tutaj nas pobili, nas opluli, nas wyzywali. Oni się czuli, że oni zostali uznani za godnych, żeby uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. Za godnych znosić zniewagę dla Jego świętego imienia. To coś musiało zmienić się w ich myśleniu. To nie byli ludzie tego świata, to byli przemienieni ludzie. I my musimy być tacy sami, do tego samego jesteśmy wzywani, żeby nie myśleć jak ten świat, nie kierować się tym, czym się kieruje się ten świat, nie szukać tego, czego szuka ten świat, być przemienionymi ludźmi. Richard Wurmbrand, o którym mówiłem wcześniej, mówi o pewnym kluczowym momencie w doświadczeniu bolesnego cierpienia. Wskazuje na moment kryzysu, który przychodzi na naszego życia, w którym mówi, albo zabiegamy o zachowanie naszego życia za wszelką cenę i wtedy, mówi, nasze cierpienie potęguje się do nie do zniesienia. Jeżeli chcemy zachować nasze życie, chcemy uniknąć cierpienia, a to cierpienie nie odchodzi, to rzeczywiście jest nie do zniesienia. Albo, mówi, przestajemy uznawać nasze życie za wartościowe. I w ufnej rezygnacji, z rezygnacji z walki o nasze życie, zdajemy się całkowicie na wolę naszego Pana, na to, co On zechce, czy pozwoli z nami uczynić. Mówimy, oto jestem, uczyń ze mną, co tylko chcesz. I jak świadczy Wurmbrand i wielu innych cierpiących chrześcijan, ta postawa rezygnacji z walki o przetrwanie połączona z ufną świadomością, że nasze życie jest całkowicie zależne od doskonałej woli naszego Pana, przynosi radosny pokój do ludzkiej duszy, nawet w obliczu strasznego fizycznego i psychicznego cierpienia. I to nie mówi człowiek, który napisał to z wygodnego fotela, tylko to mówi człowiek, który 14 lat siedział w komunistycznych więzieniach i przez 3 lata był trzymany w ciemnej izolatce, bity, dręczony, znęcano się nad nim. Widział, jak jego syna własnego biją niemal do śmierci. Wiedział, że jego dzieci nie mają ojca, matki, bo jego żonę też zamknęli w obozie. I on mówi o pokoju i radości w pośród takiego cierpienia. Mówi, że wtedy w szczególny sposób możemy przekonać się, że Chrystus jest prawdziwy w naszym życiu. Pan Jezus mówi, jeśli będziemy ufać Mu w godzinie doświadczenia, mówi, Duch chwały będzie spoczywał na was. Będziecie doświadczać Chrystusa jak nigdy dotąd. Więc pytanie, czy my chcemy takiego doświadczenia, czy jesteśmy gotowi. Nie mówię, żeby tego szukać, nie o to chodzi. Ale czy jesteśmy gotowi ponosić te ofiary, które musimy ponosić, żeby Mu służyć, żeby nieść Ewangelię grzesznikom. Czy jesteśmy gotowi być spotwarzani? Czy jesteśmy gotowi być zaatakowani czasami przez ludzi tego świata? Czy będziemy chronić nasze życie? Czy będziemy starać się zachować nasze życie na tym świecie? Pan Jezus ostrzega nas, że jeśli tak żyjemy, jeśli tak postępujemy, że staramy się zachować nasze życie, Pan Jezus mówi, że stracimy je w ten sposób. Natomiast mówi też, że kto jest gotów stracić swoje życie dla mnie, ten je zyska. Więc naprawdę to są ważkie słowa, znaczące słowa.
które musimy rozważać. Musimy weryfikować nasze życie, nasze wartości. Jeszcze jeden aspekt, na który apostoł Piotr wskazuje w swoim pierwszym liście. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 12 do 14 wiersza. Mówi: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy waszemu doświadczeniu. Ale w tej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, abyście i podczas objawienia Jego chwały radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, szczęśliwi jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusa, gdyż Duch chwały, Duch Boga spoczywa na was. Radość teraz w cierpieniu jest wyznaczoną drogą do ostatecznej radości przy objawieniu się Chrystusa. Piotr wzywa nas, wręcz nakazuje nam, abyśmy dążyli do radości już teraz, tutaj w cierpieniu. Abyśmy też znaleźli się wśród tych, którzy będą się niezmiernie radować przy przyjściu Chrystusa. A więc w tym fragmencie słowa Piotr wskazuje zarówno na cierpienia chrześcijan jako dowód przynależności do Chrystusa i bycia prowadzonym przez Jego Świętego Ducha chwały, jak również dowód szczerości naszej wiary. Wiary w oczekującej objawienia się Pana Jezusa Chrystusa. Dalej w Piotr w tym liście mówi: jeżeli naprawdę oczekujecie, że ta ziemia będzie cała spalona, jeżeli oczekujecie nastania tego dnia, kiedy ziemia i niebo zostaną jak szata zwinięte, zostaną w ogniu wszystkie dzieła ludzkie zniszczone, jeśli naprawdę w to wierzycie, mówi, jeśli naprawdę oczekujecie tego dnia, to jakimż powinno być wasze życie? To nasze życie dowodzi tego, czy my w to wierzymy, czy my tego oczekujemy, czy my żyjemy tak, jakby tutaj było całe nasze życie. Jakby wszystko, co Bóg ma nam do zaoferowania, było tutaj i teraz. Paweł mówi, jeśli tak myślimy, to jesteśmy godni pożałowania. I Piotr mówi, jeśli naprawdę oczekujemy powrotu Chrystusa, jeśli naprawdę wierzymy, że On wróci, jeśli wierzymy, że On ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca, to mówi, jak powinno wyglądać wasze życie. Taka wiara przekłada się na to, jak żyjemy. I brak tej wiary też. Jeśli prawdziwie wierzymy, że Jezus powróci w chwale i będzie to dzień radości i wesela, to dzisiaj, cierpiąc z Nim i dla Niego, możemy i powinniśmy się radować z powodu naszej przynależności do Niego, z powodu nienawiści i wrogości tego świata, które świadczą o tym, że należymy do Jezusa, z powodu owocu sprawiedliwości, który jest kształtowany w naszym życiu i z powodu wielkiej, wielkiej, wielkiej nagrody, która czeka tych wszystkich, którzy dzisiaj Mu wiernie służą i cierpią z powodu sprawiedliwości. Droga za Jezusem jest radosną drogą. Jest to droga bolesna, ale do głębi radosna. Pomódlmy się jeszcze. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, dziękujemy, że to cierpienie, te uciski, te doświadczenia, o których mówimy, są doświadczeniem Twojego życia w nas. Są doświadczeniem Twojego cierpienia, a jednocześnie Twojej radości. Twojego pokoju, który przewyższa zrozumienie.
pokoju, którego nie zna ten świat. Pokoju, który nie jest oparty na sprzyjających okolicznościach, ale który jest wynikiem Twojej bliskości, Twojego pocieszenia, tego, że pomagasz nam odwrócić nasze oczy od tych rzeczy doczesnych i przemijających i zwrócić nasz wzrok ku wiecznej zapłacie, ku wiecznej nagrodzie, ku wiecznemu życiu, które będzie naszym udziałem bez końca. Prosimy, pomóż nam tak żyć. Wybacz nam, kiedy wzdrygamy się od ponoszenia ofiar, wzdrygamy się przed cierpieniem dla Twojego imienia i Twojego Królestwa. Daj nam odwagę, daj nam radość i gotowość, by ponosić wszelkie niezbędne ofiary, aby uczestniczyć w Twoim życiu, w Twoim cierpieniu, aby z Tobą się całkowicie zjednoczyć, aby też mieć udział w Twojej chwale, gdy przyjdziesz. Móc stanąć przed Tobą bez wstydu, bez lęku, ale z tym radosnym oczekiwaniem, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Prosimy, ucz nas wstępować w Twoje ślady. Amen. Amen.